Ale informacja w dzienniku telewizyjnym wieczornym była taka, sznurek trafił już do pewnych spółdzielni Samopomoc Polska. Rolnik zajeżdżał do gminnej spółdzielni Samopomoc Polska i sznurka tam nie było. Sam pamiętam, jak najważniejszą informację, którą przekazywałem do dziennika i która była wymagana przez moich szefów, to czy dowieziono sznurek do wiązałek i czy jest także woda.